Od wielu lat ulica PO w Sieradzu przyprawiała kierowców o ból głowy. Kolejne dziury, zapadnięte lub wystające studzienki kanalizacyjne utrudniały jazdę. Zwłaszcza, że ruch na niej był ogromny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od kilku lat obiecywała remont tego odcinka drogi krajowej nr 12. Po przekazaniu go miastu Sieradz pojawiły się wątpliwości, czy remont w ogóle się odbędzie. Jarosław Tomczyk, kierownik sieradzkiego oddziału GDDKiA w Łodzi, potwierdza, że roboty ruszą w poniedziałek 9 marca. Początek robót to jest zamknięcie ulicy Sarańskiej i rozpoczęcie frezowania jezdni w części dojazdowej do ronda, czyli od Kalisza. To oznacza poważne utrudnienia dla mieszkańców Sieradza, którzy tamtędy jeżdżą do i z pracy. W godzinach szczytu skrzyżowanie Sarańskiej z POW zazwyczaj było zakorkowane. Na tym skrzyżowaniu zostanie zamknięty jeden wlot tego skrzyżowania, ulica Sarańska w kierunku PKS-u. Czyli wlot ulicy Sarańskiej od dekady będzie otwarty. Ruch po ulicy POW będzie odbywał się po jednej jezdni, po jednym pasie w każdym kierunku, tak do Kalisza jak do Sieradza. Będzie możliwość skręcenia w ulicę Sarańską w kierunku dekady, tak od ronda jak i od Kalisza. Dodatkowym problemem może być wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Może się okazać, że wyjazd w lewo z Sarańskiej stanie się praktycznie niemożliwy. Jarosław Tomczyk tłumaczy, że nie było innej możliwości. Myślę, że bez wyłączenia sygnalizacji mielibyśmy większe problemy ruchowe, zwłaszcza na ulicy POW, a chcąc zachować jakąś płynność ruchu w tym obrębie miasta, chcemy wyłączyć sygnalizację świetlną. Ta część ulicy POW zostanie gruntownie przebudowana. Prace zaczną się od sfrezowania starego asfaltu, potem wykonana zostanie nowa podbudowa drogi i nowa nawierzchnia. Ten etap prac ma trwać w zależności od pogody około 6 tygodni. Następny to remont jezdni od ronda w stronę Kalisza. Później prace obejmą odcinek do skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką. Cała przebudowa ma się zakończyć do października i będzie kosztowała około 3 milionów złotych.